Dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym tygodniu. Mamy poniedziałek, mamy 20 dzień lipca, mamy Zabrze i właśnie teraz będę wjeżdżał na rozładunek, a dokładnie będę wjeżdżał na rampę. Nie pod rampę, tylko na rampę. Czekajcie, otworzę sobie. Także się taka rampa a la kolejowa, wiecie? Tak mniej więcej to wygląda. Muszę tak zrobić. O, tak, 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 tak. Okej, okej. Jeszcze, 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 jeszcze. Dobra, poczekajcie. No dobra, to na razie. Dobra, 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 bo to jakaś czeskie radio tutaj załapuje. Ja lubię słuchać czeskie, słowackie radio. Natomiast teraz aktualnie właśnie zjeżdżałem z rampy, rozładowany człowiek już jest. Okej, i teraz napiszę tylko do pani szpedytorki, co robimy dalej. Czy mam jechać się kąpać, spać, czy zakupy? Nie, zakupy to nie, bo dopiero z domu wyjechałem. I tak dalej, i tak dalej. O, dobra, na razie się tu zatrzymam, bardzo ładny parking. I można poczekać sobie. No dobra, długo nie postałem, raptem 5 minut. Max. Jadę w stronę Katowic. Zaraz będę miał wszystkie dane. Na razie wiem, że kieruj się w stronę Katowic. Bo coś tam jest. Także jak coś tam jest, to trzeba wyjechać stąd. I trzeba się tam kierować. I zobaczymy, co to będzie, dokąd to będzie i w ogóle i tak dalej. No, w tym tygodniu moja pani szpedytorka będzie miała o tyle łatwiejsze zadanie, że będzie prowadziła tylko mnie. Marcin dzisiaj rozpoczął, w sumie to wczoraj nawet, rozpoczął urlop, także ten tydzień będzie taki dla mnie, no może całkowicie taki w pełni jeżdżący, po prostu w pełni jeżdżący. Także zobaczymy, Marcin jest na urlopie, także Marcinowi życzymy miłego wypoczynku, a my bierzemy się za robotę. Także lecimy. Wylądowałem w Katowicach, już jestem na załadunku, już wszystko wiem. Jestem w tej firmie, gdzie tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, co przyjechałem z Krakowa, załadowaliśmy tą maszynę taką wielką, potem tam w Lasach Państwowych była górą rozładowywana jedna, druga ładowana i tu z powrotem przywieziony. To w tej samej firmie jestem. Czekam teraz, aż pan z dużego, po ciężkim zastanawianiu się i Hugh wie co robieniu, nie wiem, sobie porządki to zaczął robić, czy coś tam akurat pod tą rampą, gdzie ja mam się podstawić, bo już dawno go rozładowali, a on sobie jeszcze jakieś kurde pierdoły to odwala. Ale jak już załadujemy to wszystko, to wtedy jedziemy kujawsko-pomorskie, moi drodzy, czyli mamy trzy rozładunki w tym momencie. Załadujemy, to będziemy mieli Rypin, Łochowo koło Bydgoszczy i Lisi Ogon. Też w okolicach, też koło Bydgoszczy. Okej. No i tyle, no i na tą chwilę ja teraz czekam, bo ten się kurde, nie wiem, krzanistem jak matka z łobuzem. Jakiś problem ma ze sobą, ale trudno. Tacy też się zdarzają, niestety. A oprócz tego jest 26 stopni, słońce napieprza i jest gorąco, ale nie narzekajmy, bo to się ma zmienić i to już dzisiaj po południu albo jutro rano. Także nie narzekajmy, żeby nie było gorzej. Że chłodniej może być, bo ja to nie lubię. Ja pierdykam. Gorąco. Ale się zgrzałem. Ale nic, załadowany towar, teraz jeszcze tylko czekam na dokumenty. Mam nadzieję, że w miarę szybko pójdzie i zaraz będę mógł już wymyk robić. Dobra, trochę tyłem, trochę bokiem i udało się. I mam trzy, cały samochód mam zawalony, więc a luksus. Teraz tylko sobie wbiję w nawigację. Rypin i dwa razy pod Bydgoszcz. O, i będzie dobrze, ale to wszystko już na jutro, wiecie. To na luzie. Godzina jest 11:20, no nie wiem ile na dokumenty będę czekał, mam nadzieję, że w miarę szybko ogarną i będzie można już sobie lecieć spokojnie
na klimatyzacji, bo inaczej to nie da rady. A Daśko, ja cię współczuję, kuźwa. Ja w zeszłym roku jeździłem bez klimatyzacji, ja wiem co to jest. A ty jeszcze u ciotki Hiszpanki to masz gorzej przechlapane jak ja u matki Polki w zeszłym roku. Także masakra. A Marcin zresztą też ma klimatyzację rozwaloną, więc miejmy nadzieję, że przez ten tydzień, co teraz jest na urlopie, to mu ją naprawią, bo wiecie o co chodzi. Tragedia. 11:30, robimy wylot. Wyjeżdżamy. Pierwszy punkt, Rypin. Jak było to w skeczu? No i wtedy go Rypin, Rypin, Rypin i Puck. Czy coś takiego. W drodze. Chciałem tylko wam pokazać, jak fantastycznie się jeździ tymi kanałami. Jadę tutaj wzdłuż jedynki tymi różnymi. To jest nawet droga bez nazwy, tak zwana. Taka mała wąziutka, bo tam oczywiście Piotrków Trybunalski, największe rondo w Europie, zaćkane totalnie. Także jadę sobie tutaj tymi bokami i będę miał zaoszczędzone jakieś 20 parę minut. Tak na w sumie to nawet więcej. No bo tak jak widzicie, wszyscy tędy jeżdżą. Ponieważ tam jest, no kocioł, jest po prostu kocioł, najnormalniej w świecie. Także nie ma co tam się w ogóle zastanawiać. A jeszcze jedna rzecz jest taka. Czekajcie, ja wam pokażę. Otóż goni mnie. Non stop było słońce. A teraz ta chmura coraz bliżej jest tutaj mnie. I mnie goni. Także muszę szybciej jechać. Uciekać, nie ma co. Tak zacznie rypać, sypać, trzaskać i dudnić, to będzie masakra. Więc jadę. Dobra, moi drodzy, ja już dojechałem. Hej, jeszcze Tomka spotkałem! Tego kolegę, którego na stacji na Orlenie, o tutaj właśnie jedzie. Także jeszcze jego spotkałem. Przez przypadek się udało. Teraz zrzucam te tutaj marne trzy elemenciki i spadam dalej do Bydgoszczy, bo on ma tutaj coś do zrzutu większego. Także ja nie będę mu tutaj przeszkadzał. Szybko machnę i uciekamy. Ja pierdulu, kurna mać! Tomek, zmokliśmy! Jest zerwanie chmury, urwanie chmury, czy tam to się mówi. Nie no, ja w dupie mam, nie wychodzę po dokumenty. Bo to jest magazyn. Po dokumenty muszę tutaj wejść. Leje jak cholera. I do tego jeszcze burza jest. Ja, o, następny strzał. Masakra. Kurtyna w górę. A mam schowany kurna mać ten. Cholera, no mam schowany prochowiec za fotelami. Dobra, nic, trudno. Muszę iść. Ja pierd... Zobaczcie co się dzieje. Fajnie, nie? W sumie muszę wam powiedzieć, że prysznic mi już jest niepotrzebny, ponieważ wlokłem cały od skarpetek po koszulkę, łącznie z CMR-kami. Także na totalnym luzie. Oprócz tego mam nadzieję, że żadna gałąź mi nie spadnie na ten, na samochód, bo wieje niesamowicie. Może tego nie widać, ale troszkę wieje. O. I tak to mniej więcej wygląda. Całkiem fajnie. To co zapowiadali, to to jest. Dobra, 130 km do Bydgoszczy. Jadę, ale po drodze już będę się rozglądał za jakimś noclegiem. Bo na dzisiaj fajrań, to co miałem zrobić jutro. Tutaj Rypin też miałem awizowany na jutro, ale dzisiaj się udało zrzucić, więc na luzie. Jeden punkt do przodu dla mnie. O, tutaj jest fajnie. Gdzie jestem? Golub Dobrzyń. Całkiem elegancko, jeszcze sucho, ale już następna chmura nachodzi. Ja jeszcze nie wyschłem. Jeszcze nie jestem suchy całkowicie. A Golub Dobrzyń mi się kojarzy właśnie z tym, co przed nami widać, z tym zamkiem. Jest kozacki. Przydałoby się go jeszcze pozwiedzać troszeczkę. Ale to następnym razem, prywatnie i z rodziną. A tymczasem tylko tak sobie popatrzę. A właśnie, bo a nie, chyba w lipcu tutaj się odbywają jakieś
rycerskie festiwale, czy jak to się nazywa. Także niestety w tym roku już za późno. Trudno. Ale w następnym roku to już jest co innego. Tak, także mijam właśnie Golub Dobrzyń. Bardzo fajny. Z dużą historią. O, tutaj chyba trochę padało. Z dużą historią, do którego można przyjechać. Widziałem kolonistów, więc na kolonie też. Może coś tutaj mokrego jest. Rzeka, jeziorko albo coś. O właśnie, o tym mówię. Zamek, zamek, którego też jest obowiązkiem zwiedzić. Ale z rodziną. Teraz jestem w pracy, więc nie ma to tamto. Fajne, fajne. Dobra, no i Fajrant. Fajrant, moi drodzy, dzisiaj się napracowałem trochę, nie powiem. Kilometry, jak na polskie warunki, na krajówkę dużo, jak na Europę mało. Się... Czekajcie, już wam powiem. Nie, to chciałem nacisnąć. 850. Tyle zrobiłem dzisiaj. Muszę się przebrać, bo mam trochę już podeschła, ale nadal mokra, taka jest wilgotna. Także muszę się jeszcze trochę przebrać, bo kurde mnie zmoczył. Na razie się trochę uspokoiło, nawet słońce próbuje wychodzić, ale nie wiadomo, czy nie zacznie coś w nocy, druga fala. I wtedy będzie wiadomo, co kamano, co chodzi. Także tak to... Przepraszam. Kurde, chyba dzisiaj pójdę wcześniej spać. Bardzo serdecznie chciałem Tomkowi podziękować, bo nie zdążyłem wreszcie przez tą ulewę, że mi pomógł szybko rozładować te trzy elementy. I mam nadzieję, że jutro też się uda, bo z Marcinem rozmawiałem, z tym moim widzem, który jeździ w pingwinach, bo jutro ma taką trasę, jedzie na Estonię i będzie przez Polskę przejeżdżał. I nóż, widelec, jeżeli mi by się udało coś w tamtym kierunku, to będziemy próbowali się jakoś tak spotkać, ale czy to wyjdzie, jak to w transporcie, nigdy nic nie wiadomo. Także tak to, a tymczasem ja jeszcze krótka kolacja, w sumie to nie wiem, czy mi się chce, ale spróbuję i obejrzę jeszcze Kudłatego, bo dzisiaj wrzucił film i na tym będzie chyba Fajrant. Także widzimy się rano na pierwszym rozładunku, a tymczasem ja się biorę za oglądanie i kolację. Dzień dobry, wtorek, 21 dzień lipca, Osielsko pod Bydgoszczą. Ja już jestem przygotowany. Jest godzina 7:45 mniej więcej. Także ja czekam teraz na kogoś, kto przyjedzie tutaj i ze mną to rozładuje. Dla nich jest jedna część, a dla drugiego punktu jest druga część. Także tak mniej więcej wygląda moja sytuacja. Obudziłem się w miarę wcześniej niż zapowiadałem, niż budzik nawet nastawiłem, no ale cóż zrobić. Także tak to, moi drodzy. O, trochę naprężymy bardziej. O, no i luksusowo, także otwarte, a tutaj ostatnio jak byłem, to już tutaj jest pospawane, ha, bo mi to pękło. Cholerstwo tutaj właśnie, ale już jest pospawane, już jest wszystko ok. No niestety, no Renatka pracuje, także też się materiał zużywa. Nie ma to tamto. Dobra, piękne słońce. Wreszcie jakaś normalna temperatura, 18-19 stopni. Nawet mogłoby być trochę chłodniej. Nie, żartuję, no lato jest, lato jest. Ci, co na urlopie są, to by mnie zjedli. Kudłaty, pozdrawiam. No ale nic. Dobra. Nie ma co, czekam jeszcze z 10 minut i może ktoś przyjedzie. I zobaczymy wtedy. Rozładowane. Pan był 8:01, czyli wszystko elegancko, pan właściciel tej firmy. Bardzo sympatyczny i szybko zdjęliśmy, szybko załatwiliśmy. I w tym momencie już mogę jechać dalej na dalsze rozładunki, a dokładnie na ostatni rozładunek z tej firmy, z trzech. Teraz jeżdżę po Łodzi. Wróć, co ja gadam, pod Bydgoszcz. Bydgoszcz, tak, nie żadna Łódź. I teraz po lewej stronie mam Pesa. A wcześniej jechałem
I wcześniej były takie kurde stare budynki z czerwonej cegły zaraz przy cmentarzu. Najpierw były te budynki i tak dalej, to wyglądało troszeczkę jak koszary, stare koszary wojskowe z powiedzmy XIX wieku. Czy coś, czy tam są firmy, czy ktoś jak w Bydgoszczy z was mieszka, może mi powiedzieć co to było? Bo tam dalej już była jakaś firma, nie wiem, to wyglądały jakieś tam wodociągi czy coś. W każdym razie te pierwsze baraki, takie no baraki, budynki, no wyglądało jakbym normalnie, kurczę, oglądał film ten z Konradem. O tych uciekinierach, kurde, no widzicie, zapomniałem. W każdym razie bardzo takie, ale utrzymane, ładne, takie odrestaurowane, zarąbiste, naprawdę bardzo ładne te budynki. Aż żałuję, że nie zdążyłem ich nagrać. Także jakby ktoś tutaj mieszkający mi powiedział, i zaraz za tymi budynkami, za tym całym kompleksem jest cmentarz. Tyle mogę wam powiedzieć, bo nie zobaczyłem nawet jaka to ulica. To tak historycznie się zapytam. A tymczasem lecę, mam jeszcze 9 km do rozładunku. Niestety, że to jest czas dojazdu do pracy, no to wszystko się przedłuża z dojazdem. No ale nic. Już niedługo. No i luksusowo, muszę wam powiedzieć, luksusowo. Już mam rozładowany samochodzik całkowicie. Pani szpedytorka już jest całkowicie poinformowana, że ja już jestem po. Jeszcze tylko z panem rozmawiamy. Czekajcie, bo muszę panu chyba pokazać. Dobra, jestem. A, widzicie. Tak to jest, że musiałem panu tutaj pokazać, że mam puste autko i mogę wyjechać teraz. Okej. Czekajcie, tu się wykaraskam. No i zobaczymy, czy już coś odpisała? Nie, jeszcze nic nie odpisała. A, w Lidlu parówki, 4 w cenie 2. Ale na razie mi się nie chce parówek. Także ja jadę, gdzieś tu się ustawię i będę czekał i zaraz wam powiem, gdzie dalej pojadę. Załadowane, moi drodzy. To jest pierwsza część załadowana. Teraz jeszcze jakby mi bramę otworzyli, to by było genialnie. W każdym razie już mamy na razie jedno. Teraz jedziemy do Torunia, tam mamy coś. Nie wiem co. Właśnie muszę przeczytać, co my tam mamy do zabrania. Ładunek bokiem. Ok. W sumie to ja nie wiem. No dobra. Jakaś firma jest. Tak jakoś dziwnie napisane to zlecenie, że cholercia wie o co chodzi. No ale nic. W każdym razie. W każdym razie musimy sobie teraz tutaj. O, dziękuję bardzo. 694. Dobra. Teraz resztę dokończymy papierków i jedziemy dalej. Dzięki. O tak. I tak.
Załadunku nie było co nagrywać, ponieważ załadunek był ręczny, bo wiozę jakieś, już wam mówię, rolki materiału. I to jakoś tak bardzo skromnie, bo w sumie rolek jest 8? Nie, 7, bo 8 coli to jest koperta, po prostu koperta. Także nie było co tentegować. Zobaczymy, jak będzie się przedstawiał następny załadunek. Dobra, ja już jestem po załadunku, moi drodzy. Pani szpedytorka mnie doceniła. Także mój ładunek wygląda mniej więcej tak, oprócz tego jeszcze tam paletka jest w środku. Także wszystko jest elegancko zabezpieczone pasami, żeby nic nie wypadło. Nie mam tutaj burty, bo sobie ją po prostu zdjąłem. Także troszkę mi wystaje, ale to nic. Już jeździłem z takimi pierdołami, więc tutaj wszystko jest na sztywno, elegancko. Nie ma we wsi, jakby to powiedzieć. Także ja lecę po załadunku, już teraz kierunek rozładunki, chyba. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że tutaj mam jeszcze jeden ładunek. To jest te rolki i tutaj kartonik. Także to, ale to już wziąłem sobie do środka, żeby po prostu najnormalniej świecić w świecie, zrzucić nie otwierając tyłu, bo to będę dorzucał w jednym miejscu. Takie małe jest, więc wokoło. O Jezu, zmęczyłem się trochę, powiem wam szczerze. Naganiałem się, żeby zabezpieczyć ten ładunek, żeby było wszystko ok. No i kurtyna w górę, udało się. Także lecę, już teraz lecę. Okej, moi drodzy, łowicz zrobiony. Powiem wam szczerze, to taka firma jest, której ja pamiętam na przełomie lat 80-tych, 90-tych. No dobra, lata 90-te, kiedy to wszystko tak się rozwijało, kiedy do nas już weszło taka moda na zakładanie różnych firm i tak dalej. Znaczy moda jak moda, no po prostu wszystko do nas wtedy wchodziło. No to mniej więcej ta firma tutaj tak oscyluje, że właśnie swoją świetność miała w latach 90. Teraz to już tak po prostu coś tam się kręci, ale już tak ten tego. Aby do emerytury, jak to się mówi. Ale nic. Państwo tutaj byli, szybciutko, elegancko załatwili. Zrzuciłem im z kabiny ten towar, który wam wcześniej pokazywałem. I już teraz mogę sobie lecieć dalej. Niestety dzisiaj nie zrzucę, bo kurde, jestem teraz w kontakcie z tymi panami ze Staszowa, ale niestety nie mam szans, oni tam są do 17, a ja do 17 nawet jakbym bardzo, bardzo chciał, to i tak nie dojadę. No cóż, kiszka troszeczkę, no ale trudno się mówi, rano zrzucimy, teraz tylko muszę poczekać, aż oni się tam ogarną. O. Zadzwonią do mnie, bo jeszcze będę prosił ich, żeby mi jakąś pineskę, kurde, wysłali, gdzie to dokładnie jest, bo wujek Google zwariował. Nie zwariował, tylko po prostu jeszcze tego Google nie ogarnął, ponieważ oczyszczalnia ścieków, do których jadę z tym towarem, no cóż, takie miejsca też się odwiedza, no co, jest w budowie. Po prostu jest w budowie i jeszcze tego nie uwzględnili w mapach. Więc będę prosił o pineskę, żebym wiedział, gdzie mam dojechać. Więc tak wygląda sytuacja. A tymczasem do przodu. Lecimy do przodu. Oj, drodzy moi, Lipsko. Przejeżdżamy przez Lipsko. Teraz tak. Jeżeli chodzi o plan, to plan jest taki, że dzisiaj już nie dojadę na rozładunek. Znaczy na rozładunek dojadę, ale będziemy zdejmować jutro. I jutro będziemy też zdejmować Staszów. Także dzisiaj mi zostało jeszcze jakieś 25 km i będziemy mogli fajrantować się. O, tyle wam powiem. Także na luzaku sobie jedziemy takimi fajnymi dróżkami, takimi landówkami polskimi, takie prawdziwa Polska, a nie tylko autostrady i tak dalej. No słusznie zwracacie mi uwagę, że autostrady to sobie można nagrywać nie wiem gdzie i po co i tak dalej, a żeby nagrywać więcej takich rzeczy, więc będę nagrywał teraz takie fajne nasze polskie małe drogi i tyle. Taki jestem. Witam w tych pięknych okolicznościach przyrody. Tu zielono, tylko że tu zielono jest tak bardziej tego. W każdym razie co? Ja już jestem w tej miejscowości Józefów nad Wisłą.
Towar jak jest, widzicie, dojechał. Tutaj nie wiem, czy zaraz nie będzie przez przypadek jakiś trening, to sobie pooglądam w razie czego. Jedyne co jest za dużo tutaj, to komarów. Kuźwa masakra. Ale nic, wiecie co, byłem tam już na tym, jak on się nazywa, w miejscu oczyszczalni, budowy oczyszczalni ścieków, wiem gdzie to jest, stąd to jest jakieś 3 minuty drogi, także bez problemu teraz elegancko można sobie już robić nockę, zjeść kolację i czekać do jutra. Jutro o 7 rano panowie powiedzieli, 7 plus kawa, o tak mi powiedzieli, 7 plus kawa, daj pan nam się napić kawy i pan przyjeżdżaj. Spoko, nie ma problemu, tak zawsze się robi. Fajna taka mieścina, w sumie niewielka. Myślałem, że na Orlenie stanę, ale Orlen jest wielkości, żeby nie skłamać, na... Powiem tak, na tym stadionie zmieściłyby się takich 20 Orlenów, jaki tam jest dalej. Albo jeszcze więcej. Nie wiem, czy ten parking nawet nie jest większy od całego Orlenu. Jest, to ze dwa razy. Ale trudno. Dobra, nic, do jutra. Dzień dobry. Witam was w środę, 22 dzień lipca. Józefów nad Wisłą. Województwo lubelskie. I niesamowita ilość komarów. Ja już przyjechałem tutaj na miejsce docelowe z tamtego parkingu pod tym stadionem. Wiecie co? Podjechałem tutaj i poruszyłem chyba gniazdo komarów. Po prostu wszystko jak się zrzuciło do góry, to aż normalnie chciałem wyjść na chwilę, ale jak popatrzyłem co tu się dzieje, ja pierdykam. Aż się odważyłem, słońce wyszło, to w słońcu. Kurde byłem. Nie no, tragedia tutaj jest z komarami, to jest po prostu jedna wielka masakra. A właśnie mi się woda zagotowała, drodzy moi, na kawkę. Jest godzina 6:46, ja tutaj przyjechałem 10 minut temu, po prostu się obudziłem i po prostu stwierdziłem, a dobra, jadę, bo zobaczyłem jakąś ciężarówkę i mówię, aha, jak mi się gościu wkrzani, to ja sobie trochę poczekam. Także okazało się, że ciężarówka nie była do tutaj, a ja już ruszyłem, więc przyjechałem tutaj, no i teraz czekam na panów, na otwarcie tego przybytku i żeby to zrzucić i żeby jechać dalej. Także ja kawusię sobie zrobiłem, śniadanie, nie, śniadanie będzie później, bo ja to tak rano, tak bardzo rano to nie jem. Także tak, to tylko, że kurde, obawiam się, że będę tak pocięty przez komary, przez ten rozładunek, że masakra. Ale co zrobić, trzeba się poświęcić, nie? Dokładnie, tak jest, także czekam, zobaczymy co to z tego wyjdzie. No i kolejny offroadowy odcinek. Tak, tutaj przez kałuże i tak dalej. Także zaraz będzie rozładunek. Jest 6:50, a oni już przyjechali, także luksusowo. Jednak wam nie nagrałem całego rozładunku, ponieważ on był... Staraliśmy się jak najszybciej i ręcznie. Także niestety, ale nic. Uciekam. Tyle komarów, że po prostu masakra. Dzięki wielkie. Do zobaczyska. Znaczy nie, jak komary się pozbędziecie komarów. Na razie. Okej, coś tam się ułożyło. Dobra. Także tak, moi drodzy. Ach, kurde, komarów tu tak mnie pocięły. Ja tym chłopakom, co tu pracują, współczuję serdecznie. Bo to jest po prostu jeden wielki... Masakra jedna wielka, no po prostu tragedia. Kuźwa mać. Powiedział, że... Jeszcze jakiś czas temu nie było tylu tych komarów, ale jak ostatnie były te ulewy, co były na Podkarpaciu i potem na południe Polski się przesunęły i jak już te wszystkie dopływy Wisły zaczęły się podnosić, no i sama Wisła się strasznie podniosła, no i tutaj było rozlewisko. I tutaj się strasznie rozlało, Wisła się strasznie tutaj wylała i od tamtej pory po prostu jest tutaj dramat, jeżeli chodzi o komary. Używają tych środków takich antykomarowych z DT, z DT-em 50% i nadal to nie pomaga. A z kolei w Polsce nie można dostać DT-a 100%, czy nawet 60-70, ponieważ uznali, że jest zbyt niebezpieczny. Aczkolwiek z drugiej strony, no nie wiem, no, amerykańscy żołnierze używali
jakoś używają do tej pory 100%. No tylko, że oni są gdzieś tam na tych wyjazdach, to tam coś innego jest jak komar, tak? Jakieś tam moskity, nie moskity i tak dalej. Ale nic, dobra, rozgadałem się, a tutaj trzeba jechać dalej. Także teraz kierunek Staszów i lecimy dalej. Znaczy do Staszowa, a później? A później jeszcze nie wiem, zobaczymy. Ojejku, jejku, jejku. Fajnie się jedzie, fajnie. Teraz jestem w Opatowie. No takie... Tam jest jeden kawałek, te światła takie rozgałęziające się i tam zawsze są korki. No i tam musiałem swoje odstać, ale nie było tragedii. Teraz natomiast już jadę. O, będę powoli wyjeżdżał. Kurde, rzadko tutaj na tym, w tym Świętokrzyskim jestem. Znaczy w ogóle po tej bardziej wschodniej stronie jakoś tak rzadziej się jeździ, bardziej tam po zachodniej stronie. A tu są takie fajne drogi, takie fajne tereny, takie ładne miasta, że normalnie szok. Świętokrzyskie, Lubelskie, Podkarpacie i potem już w górę idąc po Podlasie, a jakoś tak kurde mało się po tym jeździ. Weźcie się trochę, postarajcie, co? Albo moja spedytorka, żebym mógł sobie pojeździć. O, to by było całkiem niekulawe. Do Staszowa mam 34 km, a do miejsca docelowego 35. I tyle w temacie. Także piękna, jak widzicie, piękna pogoda, słoneczko, bezchmurne niebo, 18 stopni. I moja córka też jest w trasie, o, od razu powiem. I jedzie na kolonie. Oh yeah. Oby miała dobrą pogodę. Dobra, tutaj też szybko poszło, jeszcze dobrze nie wjechałem. Już proszę tam pod tamte drzwi podjechać, to już zdejmujemy. Wpadło trzech chłopaków. Myk, 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 dziękuję. Dobra, jedziemy dalej. Ciasno jak cholera. No tam dużym to nie wjedzie, tam tylko same busy mogą wjeżdżać. Taka to firma. Ale nic, no nawet nie zdążyłem się rozpakować, jeżeli chodzi o jakieś ujęcie. Ale to w sumie. Moi drodzy, teraz jadę na załadunek. Na załadunek jadę do miejscowości, w sumie kuźwa nie pamiętam. Ale zaraz wam spróbuję powiedzieć, jak się na miejscowość nazywa. Żarnowiec, a właśnie, jadę do Żarnowca, konkretnie pod Żarnowiec. I tam będę ładował zioło. No dobra, żartuję, zioła. I z tym będę jechał, wracam na Kujawy. Wczoraj byłem rano na Kujawach, no teraz też tam wracam. Także tak się mniej więcej przedstawia sytuacja, ale na razie mam jeszcze 90 km do lotu, więc jak widzicie, jedzie się po tych fajnych terenach. Nie, fajnie, kurde, naprawdę, eleganckie tereny, nie ma co narzekać. Jeszcze tylko jakbym mógł wyprzedzić tego pana. Okej, dobra, żeby nie było, już jest. O tak. Widzicie, jak elegancko można? Można. Spoko. Kolejne bardzo piękne miasteczko. Nazywa się Pińczów. Pińczów, tak jest. I oprócz tego bardzo ładny rynek, a oprócz tego bardzo fajne jeziorko. Staw, jeziorko, nie wiem jak to nazwać. Ale takie kozackie miejsce na nocleg. Pani szpedytorko, ja to poproszę w takim razie tutaj jakiś załadunek albo rozładunek, tak żebym musiał, albo żebym musiał czekać do rana. To ja sobie wtedy już tutaj przyjadę na parking, jeszcze się kurde w tym jeziorku wykąpię. Ale to żeby w lato było, a w zimę to na łyżwy, co najwyżej. Także kozacko. Dobra, nic, trzeba lecieć dalej, bo mamy jeden załadunek tam, z dzisiejszym rozładunkiem jeszcze teoretycznie. I potem jeszcze po drodze coś mam zabrać. Ambitna ta moja pani szpedytorka. Ale dobra, staramy się. Ojejku, wiecie co, jestem na załadunku. Może być załadunek? Kozak, nie? Także czekam teraz, aż pan przyjedzie tutaj z tymi ziołami, z tą gandzią, Maryśką i tak dalej, i będziemy ładować. Na razie póki co powiedział, żeby się ustawić w cieniu gdzieś tutaj.
Pojechała Jawa 350. Samochodzik gotowy. Także ja teraz czekam tylko jeszcze na jakiś... Tutaj aż pan przygotuje, bo do końca by nie było przygotowane, ponieważ spedycja... Nie, nie moja, nie moja. Moja pani spedytorka dała radę, natomiast ta, która nas wynajęła, troszeczkę skrzaniła i nie poinformowała tutaj tego pana, że jadę. Także on trochę zdziwiony był, jak przyjechałem, ale w każdym razie teraz aktualnie przygotowywuję. Ja tutaj mam stać, on zrzuca tam ze swojego podwórka, znaczy tam z jakiegoś pomieszczenia na przyczepę i następnie będziemy przerzucać z przyczepy na samochód. Niestety taka musi być kolejność, dlatego że bezpośrednio na samochód tam nie za bardzo można, bo jest po prostu i za ciasno, i za nisko dla mnie. A tymczasem tutaj, kurde, nie wiem, może jakąś, na jakąś dzierżawę bym tutaj przyszedł. Ale ja wiem, bo tak całkiem fajnie tutaj jest. Zielono, pola. O, i te, o, opony do tej, do Renatki znalazłem. Przyda się. Czereśnia. No. Nie, fajnie, cisza, spokój. Kozak. Tak można pracować. Chyba dzisiejszy rozładunek nie będzie już realny. Ponieważ... okazuje się, że miało być przygotowane rachu ciachu i jeszcze miałem zdążyć, ale niestety okazuje się, że pewnie nie zdążę, bo firma, do której jadę, pracuje do 16. Teraz jest godzina przed 12, a ja tam będę jechał 4,5 do 5 godzin, w zależności jak droga pozwoli. Więc prawdopodobnie będzie to przerzucone na jutro. W sumie? Sami to nie wiadomo. No, ale w każdym razie ja dalej słucham tych ćwierkających ptaszków i tyle. No i ciepło jest. O, jabłka są, ale jeszcze nie urosły do końca. A nic. Pik, pik, pik. Dobra, ja już wycofywuję. Żegnam Kołczany. Ja gadam. Czekajcie, zaraz ja powiem. Koryczany, przepraszam, Koryczany, kurde. Koryczany, jak mi tutaj pani powiedziała, pod Tatrami. Dlatego, że ja jestem teraz w województwie, no chyba to jest, tak, to jest województwo śląskie, muszę wam powiedzieć. Jest kawałek jeszcze do gór, ale na przykład 11 kwietnia, z tego co pamiętam, jak mi pani powiedziała, stąd, czyli to jest, kurde, kilkadziesiąt, jak nie, nie więcej, co ja gadam, set kilometrów, było widać, było takie czyste powietrze, że było widać Tatry. Normalnie Tatry było stąd widać. I właśnie tutaj jestem teraz, już stąd wyjeżdżam fakt faktem. Jakbym miał trochę więcej czasu, to jeszcze bym się zatrzymał tutaj. Od państwa się dowiedziałem, że to jest taka górka, z której właśnie bardzo fajnie widać wszystko. Nie wiem, czy teraz, no teraz to chyba nie, bo chmury naszły. Ale ogólnie, że stąd można zobaczyć Tatry. No fenomenalnie. Jaka natura jest nieokiełznana, tak? Także ja już teraz załadowany, papier w ręku, 13:10, no troszeczkę się zeszło, ale niestety spedycje pracują, wiecie jak? Ktoś zapomniał przekazać, powiedzieć, zadzwonić, no i tyle. I musiałem poczekać, aż tutaj państwo przygotują to wszystko załadowane, można lecieć. Także pozdrawiam tutaj serdecznie Koryczany. I lecę teraz na Kujawy. Ale wcześniej, tak, tak, wcześniej trzeba zahaczyć Renatka Głodna, czyli Orlen. No i tak jak powiedziałem, jeszcze amciu, amciu i jedziemy dalej. Ale pompa chodzi, kurtyna w górę chyba zaraz się rozwali.
Dobra, wiecie co? Jeszcze trochę. Już zaczęliśmy rozładunek. Takie worki z piołunem, nasiona piołunu czy jakiegoś innego zioła. Tak, i tutaj palety przygotowane. Kolega tutaj wózkiem wariuje. I szybko zdejmujemy i lecimy dalej na te big bagi puste ładować. Więc jeszcze chwilę, jeszcze kawałek. No i taka paletka przygotowane, ostreczowane i wynoch. Już niedaleko, już momencik. Następna paleta przygotowana. Ja mam tutaj przygotowane. I jeszcze tutaj ten kawałek. I wszystko. Ale aromaty są naprawdę zarąbiste. I pojechała. Dobra, moi drodzy, rozładowane. Trochę się zeszło, ale już. Godzina jest 18. Kurde mać, fajne tutaj, aromatyczne mają te tą robotę, ale ile much, to jest po prostu jedna wielka tragedia, masakra i w ogóle i tak dalej. Także ja już mogę się uciekać do tego chłopaka, co na mnie czeka z załadunkiem, bo szefuncio go troszeczkę wkopał i powiedział, wiesz co, ja to już muszę jechać, bo mam spotkanie, a ty poczekaj tutaj na kierowcę, to załaduję cię. No i on już dzwonił do mnie, której będzie? Ja mówię, dobra, spoko, luz, będę się spieszył. No i tak się spieszę. Dobra, teraz muszę do niego jeszcze zadzwonić, właśnie, że już wyjeżdżam. Także luzik, także na razie. O, taki mam dojazd do załadunku. Biała droga, tak jak mi opisał tutaj ten chłopak, co czeka. Wokoło pola, nie wiem, kukurydza, jakieś pszenice. Dobra, ja się na tym nie znam, więc nie będę mądrzył. A to mi wygląda po lewej stronie jak kapusta. A czy to jest kapusta, to już jest inna historia. Dobra, miejmy nadzieję, że już będzie na mnie czekał, że szybko załadujemy i szybko będę mógł stąd uciekać dalej. Już się czas! Za pół do 19 jest. No to już trzeba by było powoli już się szykować do jakiegoś kurde odpoczynku, a nie tylko jeździć. Dobra, moi drodzy, to nie było takie hop-siup. To nie było takie proste, jakby się zdawało pierwotnie. Były to zrobione paczki z pustych big bagów. I powiem wam, że ledwo wejszło. Ale wejszło. Także teraz jest godzina 19:25. Spodziewałem się trochę szybszego załadunku, no ale trudno się mówi. Okej, teraz telefon podłącz. I w sumie mogę już jechać dalej. Także teraz kierunek gdzieś tam Wielkopolska, czy coś, jakoś tak. Dobra, ale jeszcze papierologię muszę odwalić, także na razie. No i tak, zachód słońca, pięknie się jedzie, zarąbiście, jeszcze troszeczkę przede mną, jakieś 190 km. Ale przecież nie wszystko dzisiaj, to dajcie popracować jutro też. Także na razie trasa przebiega idealnie. A, żarówka mi się przepaliła. No trudno. Trzeba będzie wymienić. Jutro. Bo dzisiaj już jest za ciemno. Ja żartuję, jadę na razie. Dopóki jeszcze mogę, to jadę. Jak już mi się będzie chciało coś tam spać, to wtedy się coś tam zatrzymam. O. Ale póki co. Jeszcze do przodu. No i dzień dobry, ciepielówek, 23 dzień lipca, czwartek. Okej, tutaj pan mnie tutaj prowadził, to ja sobie teraz tutaj będę jechał i zaraz się odezwę, zaraz będziemy rozładowywać, mam nadzieję. O, to takie fajne. Aha, dobra. Okej, to ja poczekam na tego pana i zaraz będziemy wiedzieć, co dalej. Tak jest, antyl ukończenia. Dobra, moi drodzy, rozładowane, nie obyło się bez przygód. Bo i się wypieprzyło i tak dalej, no bo to big bagi luzem były, znaczy luzem na paletach, teoretycznie paczki porobione, ale niestety nie były one bardzo takie ambitnie porobione. Także teraz jeszcze muszę przejechać przez wagę jeszcze raz, pójść do pana generała. O, tutaj, tam gdzie ten chłopak jest, tam. O, tutaj.
I będę przejeżdżał przez, oprócz wagi, jeszcze będę przejeżdżał przez bramownicę, która mnie spryska środkiem dezynfekującym. Także tak fajnie, fajnie, fajnie. Ale nic, na razie. Dzień dobry panu. Na razie czekam. Zlecenia na razie żadnego nie mam. Także zaraz tutaj się gdzieś ustawiam. Żarówkę muszę wymienić, bo mi się przepaliło. Ale to za chwilę. Czy ja coś mówiłem, że nie mam zlecenia? O. No to trochę oszukałem, bo już mam. Nawet szczerze mówiąc, a nie, zdążyłem ręce umyć. I już przyszło, także jadę teraz do Opalenicy, później jadę do Obornik. To jest jedno zlecenie, ale w dwóch miejscach ładowane, także. I potem jadę kod 95, to jest coś łódzkie albo coś w tym deseń. Więc na razie jest co robić, a deszcz dalej pada. Zrobić. No dobra, mała przymusowa przerwa była teraz spowodowana, no tam akurat panowie odjechali, bo niestety miałem małą przygodę i troszeczkę się masterka popsuła. Tutaj mamy pęknięty reflektor, wgiętą maskę, nie wiem jak tutaj z tym jest, ale to się okaże dopiero jak otworzymy tą maskę i tak dalej. Natomiast nic więcej się nie stało, no po prostu stanęliśmy na tym, na wahadełku i chłopaki nie zauważyli, zaczęli cofać i mnie przepchnęli kawałek. Także tak mniej więcej wygląda moja sytuacja. Ale nic, ruszamy dalej w takim razie. To na razie. No także moi drodzy, taka rada, jak cofamy, to uważamy, patrzymy w lusterka. Niestety kolega, który jechał tym Fiacikiem przede mną, tego nie zauważył, znaczy nie zrobił po prostu i dlatego skaleczył mi Renatkę. No ale nic, trudno się mówi, no takie rzeczy się zdarzają, tak? Nie ma co się denerwować. Najważniejsze, że nie było to przy żadnej prędkości, praktycznie staliśmy, no on zaczął cofać, no i tego się nie uniknęło. Znaczy, no ja trąbiłem, no kurde, już też ja za bardzo cofać nie mogłem, bo miałem za sobą z kolei samochód. I to Mercedesa, no to ja bym dopiero miał. Także szybko, rachu, ciachu, spisaliśmy oświadczenie i się rozjechaliśmy. Więc... ja będę już kierował się, podejrzewam, w stronę bazy. Chyba, tak mi się zdaje. Aczkolwiek jeszcze podejmę ten ładunek, na który właśnie cały czas zmierzam. I będę już chyba jechał w stronę bazy, bo z uszkodzonym reflektorem za bardzo się jeździć... znaczy da się jeździć, tylko nie można. O tak. Więc spoks. No i tyle. Także jadę. Ojku, no dobra, następne wahadełka, następne roboty drogowe, ciężko chłopaki pracują, a my ciężko stoimy w zatwardzeniach i w korkach z tego powodu, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, po prostu trzeba się do tego dostosować. Pierwszy punkt mam zaliczony, pierwszy punkt mam załadowany, teraz jadę do drugiego punktu, do którego mi jeszcze zostało 50 km. Tam będę ładował następne, chyba tutaj jedną paletę załadowałem, tylko że cholernie wysoka, a tam będę cztery palety ładował i z tym wszystkim jadę do Łodzi, pod Łódź w sumie. I najbardziej się obawiam tego, że to będzie rozładunek dość długi, aczkolwiek mam nadzieję, że się mylę, ponieważ jest to w parku logistycznym, a tam jak wiadomo różnie bywa. Także miejmy nadzieję, że dzisiaj jeszcze mi się to uda zrzucić. Ale tego nie wiem. Zobaczymy. Na razie jeszcze muszę załadować. No i tak, co wam mogę powiedzieć? Załadowane, załadowane. Całkiem szybko, sprawnie poszło. Tam pomogłem troszeczkę. Także mam już pełny samochodzik. Co z tego? Jak cholera jasna? Stoję. A gdzie stoję? W Obornikach stoję.
jakby to powiedzieć, tutaj jest to zapisane w konstytucji tego miasta, że korki są nieodzownym elementem tutejszego wystroju miasta. To tak w skrócie. Przed chwilą właśnie chłopaki na radiu mówili, że aborniki powinni zaorać. No może nie zaorać, ale no na pewno powinni coś z tym zrobić pod tytułem, nie wiem, obwodnicę zrobić, nie wiem, wiadukt na wysokości 50 metrów nad, albo nie, jak nie nad obornikami, to pod obornikami na przykład zrobić tunel na wysokości do wód gruntowych, się po prostu tam dokopać i tam zrobić tunel. Cokolwiek, kuźwa, no po prostu masakra, no stoi się i ja nie wiem dlaczego nic nie jedzie, a w sumie tylko światła tutaj są takie, że one trzymają całość. Więc ogólnie rzecz biorąc, korki są spowodowane złą organizacją ustawienia świateł. Tyle można było powiedzieć, bo nie ma ani żadnego dzwonka, ani awarii samochodu, ani nic. Po prostu w najnormalniej świecie światła trzymają wszystko. Bo nawet tory są, kurde, na dole. Ja pierdykam. Dobra, moi drodzy, ja już jestem poza po rozładunku. Otóż nie nagrywałem wam autostrady, bo wiecie o co kaman, tak? Mówicie, że nie chcecie autostrad, więc wam nie nagrywałem. A że jechałem cały czas autostradą, to nie nagrywałem nic. I teraz... Dobra, i teraz jest godzina 18, a nawet i 18.06. Ja teraz muszę jechać, kurde, chyba, wiecie co, to jest chyba jednokierunkowe. Chyba muszę zawijkę zrobić. W Ludźmierzu zdjąłem teraz... Zdjąłem te palety i teraz jadę na załadunek. Mam nadzieję, że się nie pogniewają, że się spóźnię pół godziny, ale nie ode mnie to jakby zależy, ponieważ dopiero mnie teraz zdjęli. I tak podobno super ekspresowo się wszyscy kierowcy zdziwili, że o, już, o, ku, o, i w ogóle. No ale dobra, udało się. I w tym momencie już mogę sobie jechać na ten załadunek. Mam nadzieję, że tam będą na mnie czekać, bo jak nie, no to będzie kiszka. To moja pani szpedytorka może dostać zawału. Oby nie. No tak, tutaj muszę wyjechać. Okej. No, także ja już jestem tutaj po tym wszystkim. Uff, myślałem, że będzie gorzej. I tak, kurde, straciłem tutaj godzinę. Miało być rachu ciachu, pan Radek wszystko załatwił. No dobra, jak załatwił, to załatwił. No, wiadomość. Okej. Dobra, piszę do pani szpedytorki, bo już zaczyna się denerwować. Dobra, powiem wam, że masakra. No ale trudno. Udało się. Zaraz wam powiem, która godzina, tylko najpierw zobaczymy. Dobra, ogólnie Bartoszyce są. A gdzie ja jestem tak w ogóle? Ozorków, właśnie Ozorków, dobra. Ozorków, Bartoszyce, tam jadę, dokładnie tam jadę, więc jeszcze troszeczkę przede mną, rozładunek, teraz jest godzina 19.20, rozładunek mamy na jutro rano, ale nie, wcale jakoś nie będę się kuźwa z tego powodu spinał. Jak dojadę, tam gdzie dojadę, tam dojadę, a reszta mi nie interesi. Teraz muszę tylko stąd wyjechać. O, tak. Dobra, poczekajcie, bo ja muszę się wykaraskać teraz. Bo to jest taka wielka firma. Tutaj jakiś blok jest, gdzie na górze Chińczycy coś robią, bo widziałem przez okno. Tutaj siedzą sobie na ławeczkach panowie. Tutaj z kolei jakieś big bugi. Ostatnio big bugi to mnie prześladują, powiem wam szczerze. Dobra. I teraz musimy wyjechać. Nie wiem, co to jest za maszyna, więc do tego. Czekajcie, bo tu po śmieciach nie będę wcale jechał. Okej, dobra. Ogólnie rzecz biorąc, jest to chyba firma pod tytułem jakaś przędzalnia albo coś, bo ja teraz wiozę, a w ogóle właśnie, ja przeczytam, co ja wiozę, bo może to jest... Mam WZ-kę, więc chyba...
Włóknina, okej, okay. Włóknina WP1. Jeżeli ktoś się na tym zna, to będzie wiedział, o co chodzi. W każdym razie jadę z tym do jednej z firm produkujących meble. A druga firma też coś związana jest z wyposażeniem wnętrz, z wykończeniem wnętrz, etc., etc. Zobaczcie, jaki wjazd, kurde, jaki tu bałagan jest. Masakra. No ale nic, no zdarza się. Dobra, teraz ja muszę się tutaj wytentegować. Ło, Matulu, zmęczyłem się, powiem wam szczerze, że się zmęczyłem, kurde, 19:20, ja będę stąd wyjeżdżał. Tam będę jechał jakieś, znaczy docelowo jakbym miał jechać to 4,5 godziny z tego, co chyba mi powiedzą, czyli 5 godzin trzeba liczyć. Nie, absolutnie, to bym jechał do jakiejś północy albo nawet dłużej. Nie. Gdzieś po drodze się zatrzymam. Nie ma takiej opcji, żebym ja się tutaj tak nadwyrężał. Dzisiaj tak mam trochę popracowane. Dzień dobry, w piątek, piąteczek, piątunio, witam w ten piękny, słoneczny poranek w województwie warmińsko-mazurskim. Ja jestem aktualnie na trasie S7. S7 póki co, nie gniewajcie się, że wam pokazuję znowu taką trasę, no ale akurat jest godzina prawie 6, ja już ruszyłem i teraz jadę już bezpośrednio. Zostało mi 130 km do celu, wczoraj jechałem do... Długo jechałem, już po prostu zatrzymałem się na MOP Pawliki tutaj niedaleko, gdzie jest Orlen, a po drugiej stronie jest Lotos z McDonaldem i po prostu poszedłem spać. Więc teraz już sobie jadę spokojnie do przodu. Dzisiaj jest wielki dzień, dzisiaj jest wielkie święto, ponieważ dzisiaj moja córka ma urodziny. Także na razie jest na kolonii, ale na razie nie będę na niej dzwonił, bo i tak nie mają telefonu, bo wiecie, procedury są proste. Telefony mają tylko raz dziennie, wieczorem, żeby mogli zadzwonić do rodziców, albo nie tylko do rodziców. I wtedy ewentualnie można się z nią skontaktować, a tak, no to mają rozrywki. A tak to co? Ja już jadę. Dwie zrzutki, potem załadunek. I do, albo do domu, albo do bazy, nie wiem, pewnie do bazy będę jechał, żeby wymienić reflektor i wymienić maskę po wczorajszej przygodzie. I będzie i tyle, bo rozładunek będzie później. A tymczasem napawam się wschodem słońca, piękną pogodą póki co i lecę dalej. Dobra, już niedaleko, jeszcze jakieś 40 km i już będzie fajrant, znaczy rozładunek. Ale póki co, kurde, jak ja tu rzadko przyjeżdżam, a to są tak piękne tereny, Warmia, Mazury, te sprawy. Teraz jestem na drodze numer 57 i tak sobie jadę. W sumie to mam nawet niedaleko do Kaliningradu, bo raptem 65 km, a strefa nadgraniczna. I kurde, jak się rozpędzę, to może i pojadę. Nie mam paszportu, nie wiem, co tam potrzeba. Wiza, paszport, te sprawy. To nie. Wystarczą Bartoszyce. Zwłaszcza, że mam tutaj trochę roboty, więc no najpierw muszę przyjechać, jedno rozładować, drugie rozładować, trzecie załadować i mogę jechać dalej. Także tak mniej więcej się przedstawia sytuacja, ale naprawdę, tereny rewelacyjne. Podoba mi się. Kolorowo, elegancko, kurtyna. No, do tego jeszcze baśniowe lasy. Kurde. Ja pierdykam, fajnie.
ani szpedytorką, może by tak się kurde ogarnąć i troszeczkę częściej w te rejony przyjeżdżać. Spodobało się mi tu. A przed chwilą właśnie jeszcze miałem miejscowość Galiny, gdzie mój były szef, kiedyś pracowałem u takiego pana, on sobie tutaj kupił ten pałac i folwark. I zrobił z tego pensjon, nie no, hotel taki albo coś takiego. W każdym razie tutaj właśnie ma swoje rancho. A jeżeli chodzi o biznes, no to pod Warszawą, a tutaj ma taki dodatkowy, ale to bardziej on to traktuje jako swoje miejsce wypoczynku. Pozazdrościć, nie? Tak mi się właśnie wydaje. No i dobra, pierwsze rozładowane. Pierwsze Bartoszyce już rozładowane. Hurra, hurra, hurra. Czterech palet się pozbyłem. Teraz jadę do drugiego punktu. Zdjąć ostatnie sześć. To już końcówka. I potem, nawet nie zamykając samochodu, przejechać, nie wiem, albo na drugą stronę, albo po tej samej stronie jakieś 10 metrów na załadunek. Haha, to jej się udało, tej mojej pani szpedytorce. Taka jest cwaniara, ale nic, nic, na razie lecimy dalej. A, jeszcze koleś będzie chyba zaglądał do tego, do tyłu, także spoko luz. Okej, to na razie. O, i takie równiutkie palety, już proszę ja was, do rozładunku. Już pierwszą zabrał, jeszcze tylko tutaj te kilka zostaje i zaraz ruszamy te 10 metrów dalej do załadunku. Hehe. Okej, ale pianki tutaj jest, kurtyna. Ale najważniejsze to, że to zaraz się pozbędę. No i dobra, i teraz trzeba tylko posprzątać, wziąć to, poukładać. Potentykować fajrant. Jedziemy na załadunek. Dobra, rozładowane. Może ktoś mnie zobaczy. Okej. O, zobaczył mnie ktoś. Super, superowo, dobra. Tutaj jedynie co to otworzyłem auto. I tyle. I moja praca się na tym zakończyła. Nawet teraz nie zamykałem, powiem wam szczerze, tego auta, ponieważ jadę jakieś 100 metrów dalej do tego drugiego punktu. O, i zaraz będziemy wiedzieć, co to za dwie palety. Czy to jakieś kurde dwie palety na cały samochód, czy zwykłe dwie palety o wymiarach euro. No i dobrze, 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 załadowane. Ja uwielbiam dogadywania się spedycji i ich ustalenia, które nijak się mają z rzeczywistością. A mianowicie, drodzy moi, jak wam wspomniałem albo i nie, to teraz wam powiem. Załadunek był tutaj o 10, super jest, bo jest akurat aktualnie 9:56, a ja już wyjeżdżam. Ale, no i teraz. Na zleceniu mam rozładunek do 10 rano 27 lipca, czyli w poniedziałek. Dzisiaj mamy 24. Więc ja już jestem gotowy, jadę, aha, dobra, to jadę do bazy, zostawię samochód, niech tam się martwią, naprawiają i tak dalej, po czym pani tutaj, poczekajcie, ja sobie jeszcze tu papierki załatwię, po czym pani mówi do mnie, proszę pana, ale to jeszcze dzisiaj musi być odprawione, bo to wylatuje jutro albo w niedzielę maksymalnie. Ja mówię, ale jak, przecież ja na zlecenie mam co innego. No tak, no te spedycje, no tak, znowu to samo, a klient tutaj już nalega, on już dzwoni się, pyta, czy już pan wyjechał. No to rewelacja. Także zaraz będziemy przedstawiać tą sytuację mojej pani szpedytorce. No to w takim razie jadę do Warszawy, jadę w takim razie na cargo. No. Okej. Ale kurde, zarąbiste miasteczko. A gdzie jestem? W Biskupcu, Biskupiec. Okej. I powiem wam szczerze, że kurde, takie zadbane, takie ładne. Ha, okej. Także tak to. Fakty transportowe, raczej drogowe.
to co miałem rozładować, potem się miało być, że nie rozładowujemy dzisiaj, tylko w poniedziałek, więc weź poczekaj, jeszcze coś może znajdę. Niestety nic się nie udało, a potem, wiesz co, to może jednak dzisiaj to zdejmijmy. Super, grunt to zdecydowanie organizacja, informacja. Także jadę teraz do Warszawy jednak rozładować te dwie palety. Tak? I na dzisiaj będzie fajrant. Elegancie. Już ten tydzień jest trochę męczący. Męczący troszkę jest. Jeszcze tylko, żebym się przekaraskał przez te wszystkie mieściny, to by było super. Jezuń. No właśnie, nie wyspałem się. Po prostu, najnormalniej w świecie. Nie wyspałem się. No i nie wiem, o co kaman tutaj. Stoimy, bo... A, bo pan skręca. Okej, dobra, nie było tematu. Możemy ruszać dalej. O, i tak to właśnie jest. Lasy, lasy, lasy. Ale nic, właśnie przekroczyłem granicę między Warmią i Mazurami a Mazowszem. Także już jestem u siebie na podwórku, można powiedzieć. I kolejna zmiana planów. Miało być dzisiaj rozładowywane, a dzisiaj nie będzie rozładowywane. Będzie rozładowywane w poniedziałek między 8 a 8.30. Także teraz aktualnie teraz udaję się już na wypoczynek do domu. Jeszcze tylko jutro muszę rano pojechać do firmy, bo dzisiaj już nie jadę do tej firmy. Jutro przyjadę rano, mam umówionego mechanika na godzinę 10. Tak, na 10. Ale fajne motocykle. Sorry, tak się zatentygowałem, ale na motory patrzę, które właśnie przejeżdżałem. Zawiesiłem się troszeczkę. Także tak mniej więcej wygląda sytuacja. Teraz jadę, jutro jadę jeszcze na szybką wymianę części skaleczonych, uszkodzonych. I to będzie tyle. Jutro akurat mi za bardzo nie przeszkadza, ponieważ żona i tak idzie do pracy. A ja sobie u tego mechanika jeszcze posprzątam samochodzik. Już nie będę musiał tego robić. Ani na parkingu, ani na... Ani pod domem. O! Ha! Dwa w jednym. Pomysłowy Dobromir, to ja. Zaczarowany ołówek? Niestety nie. Lecimy. O, następna wiadomość od pani szpedytorki. Aha, dobra. Tylko wytłumaczenie, dlaczego nie rozładowujemy dzisiaj, bo ten pan powiedział, że dzisiaj nie musimy. Znaczy ten nasz zleceniodawca, klient. Okej. Klient, nasz pan, jakby to powiedział pewien wójcik w kabarecie. No i coraz bliżej domciu. Właśnie mijam Zegrze. Po lewej i po prawej stronie woda. Coraz więcej. Czekajcie, zaraz zobaczymy, jak to wygląda sytuacja. No, trochę wypoczywają ludzie, nie można powiedzieć, że nie. Ale jakoś żyły, było ich bardzo dużo. A, po tej drugiej stronie jest ich więcej. A, to tam tak. Nie bym wam pokazał, ale niestety nie mogę trzymać telefonu w ręce. To jest to niezgodne z przepisami. Dlatego też nie pokazałem, ale w każdym razie możecie uwierzyć mi na słowo, że jest na tym głównym zbiorniku wodnym Zegrza jest dużo łódek i tych żaglówek. Kurde. No, także tak mniej więcej wygląda sytuacja. A teraz zaraz skręcamy i już będzie ostatnia prosta do domu. Ostatnie tam ze 40 km. No, tak jak widać, troszkę tutaj ludziów jest. Nie ma to tamto. Także mogę teraz wam pokazać, bo stoimy w korku i się turlamy powolutku. Także teraz można sobie popatrzeć trochę, ale tam się wiem, czy widać. Okej, dobra. No i tutaj już fajrancik robimy. I tutaj się turlamy do przodu, mam nadzieję, bo tutaj każdy skręca, wykręca, odkręca, przekręca, wyjeżdża, przejeżdża, objeżdża i wyjeżdża. O.
Ale dobrze, dobrze. Dzisiaj piątek. Kurde, myślałem, że będzie gorzej. O nie, tutaj kurde, ale się opalają, a się kąpią. A my pracujemy? Takim dobrze.